Duńczycy wystąpili w roli faworytów mistrzostw i z tej roli wywiązali się znakomicie. W wielkim finale Mistrzostw Europy najbardziej utytułowana ekipa wygrała z Rosją 3-0. Można powiedzieć, że nie udało się nam pokazać wszystko, co mogliśmy pokazać. Jednak to napięcie, bo to jest finał. A może i to, że radość taka, że weszliśmy w ogóle do finału, po prostu zabrało u nas wiele sił, nie? I dzisiaj zawodnicy było widać, że nie mają takiej świeżości, nie mają takiego naporu. No i zabrakło paru liderów, które no niestety różne losowe zdarzenia zdecydowali, że tu nie grali, nie? Ale pierwszy miks był bardzo taki równy według mnie. Trochę może drugi set się nie udał, ale generalnie było widać, że za 2 lata będziemy z Danią walczyć o wiele ostrzej, a może nawet o gramy. Lubin po raz kolejny stanął na wysokości zadania. Organizacyjnie turniej stał na najwyższym światowym poziomie, a sami organizatorzy zapewniają, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Nie, to jest bardzo fajna rzecz, że raz w roku przyjeżdża tutaj od 400 do 700 ludzi, że czują się bezpiecznie. To jest bardzo ważne. No i co? Lubin nie jest dużym miastem, tak? I oni czują tutaj się fajnie, bo stąd jest 10 minut wszędzie. Ja myślę, że w następnym roku coś zrobimy, coś, co jest nam potrzebne do tego, żeby się wykazać, tak? Bo jeżeli zrobiliśmy już dobrze imprezę na jednym korcie, dzisiaj na 4 halach, no to będziemy chcieli coś zrobić na 4 halach, na 30 kortach dla 1500 ludzi. Przed niedzielnym spotkaniem finałowym odbył się badmintonowy mecz polskich legend. Z jednej strony kortu stanęli Robert Mateusiak i Michał Łogosz, po przeciwnej stronie duet Adam Cwalina i Przemysław Wacha. Mimo tego, że gramy już, ja gram 30 lat badmintona, to za każdym razem przed wyjściem ta adrenalina robi swoje. Ten stres oczywiście też zawsze się pojawia, ale powiedzmy, jesteśmy już tak doświadczonymi zawodnikami, że radzimy sobie z tym doskonale. Także nam to nie przeszkadza, wręcz pomaga, szczególnie w tym wieku, żeby ta motywacja jeszcze bardziej wzrosła i cieszyć się grą. W czasie Mistrzostw Europy drużyn mieszanych w Lubinie odbyły się także Mistrzostwa Europy do lat 17 i Puchar Dolnego Śląska dla najmłodszych zawodników.